Dzień dobry. Witam was. Kochani, mamy około godziny troszkę więcej. Więc zrobimy może tak, że ja na początku troszkę popowiadam wam o swoim życiu, a potem, jeżeli ktoś z was będzie chciał o coś pytać, to bardzo proszę, czy tutaj z sali, czy osobiście, później wiem, jak zdecydujecie już. Nazywam się Artur Ceroński, jestem obecnie przedstawicielem Fundacji Zwycięzcy i koordynatorem wielu wspólnot chrześcijańskich w Polsce. Natomiast z góry mówię, że ja nie mam nic wspólnego z religią, ani z żadnymi tego typu rzeczami, dlatego nie będziemy o tym mówić w ogóle. O tym, co za religię jest określane w tym kraju. Powiem wam o sobie. Ja mam dzisiaj 47 lat. Jestem człowiekiem, który przeszedł bardzo dużo. Przeszedłem więcej niż przeciętny człowiek, stąd tego rodzaju moje spotkania z ludźmi. Obecnie dotarliśmy jako fundacja do masy szkół przez lata z profilaktyką do spraw zachowań ryzykownych i z szerokim wachlarzem warsztatów różnego rodzaju. Przynosi to w zasadzie stuprocentowe efekty. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ to, o czym mówię ja i mówią też moi przyjaciele wielokrotnie, jak są ze mną w spotkaniach, to jest coś, co jest związane z naszym osobistym życiem, a nie z tym, czego się nauczyliśmy. Ja zawodowo jestem terapeutą, więc też już z tej perspektywy jestem w stanie na rzeczy się przyglądać i o rzeczach mówić. Natomiast też dzisiaj nie będę robił wam prelekcji związanych z różnego rodzaju moimi działaniami terapeutycznymi. Ja, mając 17 lat, trafiłem po raz pierwszy do więzienia. I to nie była moja pierwsza sprawa. W zasadzie od kiedy pamiętam, miałem konflikty z prawem. Na początku to były sprawy banalne. Znaczy banalne w takim wymiarze, że tak powiem, zniszczeń społecznych. To były jakieś chuligańskie wybryki, jakieś drobne złodziejstwa. Natomiast w wieku 17 lat zamordowałem człowieka. Zamordowałem człowieka i trafiłem do więzienia z perspektywą, że dostanę 25 lat. Pamiętam, to był rok 1990. Dopiero od roku w Polsce było moratorium na karę śmierci. I prokurator, który jeszcze, bo to tak naprawdę wszyscy ówcześni jeszcze ludzie związani z Unią Sprawiedliwości, to byli w zasadzie z poprzedniej nomenklatury, więc prokurator na dzień dobry poinformował mnie, że tylko dlatego nie będzie wymagał się dla mnie kary śmierci, ponieważ ją zawieszono. Więc dostałem taką informację na dzień dobry. Moje 18 urodziny obchodziłem tutaj w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, więc zawsze się śmieję, że takie najważniejsze urodziny w życiu zaczynałem od tego, że już byłem rok za murami więzienia. Powiem tak. Zabić człowieka jest bardzo łatwo. Nieraz jak o tym mówię do ludzi, to ludzie mówią, co trzeba mieć w sobie, żeby zabić człowieka. Tak, wystarczy niewielka ilość alkoholu albo narkotyków. Nic więcej nie trzeba mieć. Nic więcej. Bo to jest wystarczający hamulec na różnego rodzaju bodźce moralne. To zupełnie wystarcza. Mi wystarczyło trochę alkoholu, bo moja psychika, moja osobowość, one były już na tyle nadwyrężone przez życie, że to absolutnie wystarczyło. Wiecie, ja byłem człowiekiem, który wychowywał się w rodzinie w zasadzie w połowie patologicznej. Mój ojciec był alkoholikiem.
takim dobrym alkoholikiem, takim porządny alkoholik. To nie był alkoholik, który nas bił. Ja nigdy nie słyszałem od niego przy tej rozmowie, to był dżentelmen zawsze. To był facet, który po prostu się upijał, bo stracił marzenie życiowe. Marzył o tym, żeby być marynarzem, pływać po całym świecie. Był w marynarce wojennej, jakby kochał to. Poznał moją mamę, na której z przepustek zakochał się a moja mama nie chciała mieć męża marynarza. Prozaiczna sprawa, facetowi runęło wszystko i zaczął prowadzić zwykłe, szare życie i to go zmiotło. Mówię wam o tym, bo to są takie ciekawe rzeczy, co jest w stanie doprowadzić człowieka do upadku i w jaki sposób on później to powieli w swoich relacjach, na przykład rodzinnych. Ojciec zaczął pić, bo taki znalazł sobie pomysł na życie. Pracował, pił. Moja mama starała się doprowadzić do tego, żeby on nie pił, no ale to było niemożliwe. Bo jak w człowieku coś runie od środka, no to potem czasami musi nastąpić kolejny wstrząs, żeby to coś powstało, bo inaczej mamy wieczny wrak. Nawet jeśli on przestaje jakąś tam rzecz robić, pić, to jest wrak wewnętrzny. Ja przyglądałem się na to, jak mój ojciec pił, czasami wychodził, wracał za kilka miesięcy, przepraszał na kolanach, błagał. Moja mama mu wybaczała, mówiła, dobrze, będziemy dalej żyć, funkcjonować. Oczywiście to się nie udawało. Ona zaczęła mieć chyba wszystkie nerwice świata. Lądowała w szpitalu, więc takie życie, jakby ja się przyglądałem na to. Widziałem pewnego rodzaju dramat i bezsens. I to się działo wokół mnie, najbliżej mnie. To było wokół mnie. To, co we mnie narastało najmocniej, to lęk. Lęk przed tym, że ja sobie nie poradzę w życiu. Wiecie, i lęk on u jednych pójdzie w taką stronę, że oni jakby przesunął się w stronę depresji, a inni się przesuną w stronę agresji. Ja się przesunąłem w stronę agresji. Ja nie kumulowałem tego w sobie, tylko to uwalniałem na zewnątrz. W związku z tym stałem się człowiekiem, który tak naprawdę walczył, co dzień walczyłem. Z tym wyimaginowanym wrogiem, który teoretycznie mnie otaczał ze wszystkich stron, bo te poczucie bezpieczeństwa było zerowe. I agresja rosła. I powiem tak. Młody człowiek będący w tym stanie potrzebuje naprawdę niewiele. Bardzo niewiele. Ja zasadniczo nie piłem, bo napatrzyłem się na alkoholizm w domu i to nie było coś, co mnie kręciło. A więc moje jakby napicie się podczas imprezy, o której za chwilkę opowiem, gdzie zginął człowiek, to było rzecz jakby bardzo nieduża. Ja nie wiem, czy to nie balansowało na granicy patologicznego picia. Nie wiem, może, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Generalnie znalazłem się na 18 urodzinach mojego kolegi i z tym moim stanem, który miałem, z tym stanem walki i przeciwko z tym samym jakby z teoretycznym zagrożeniem, pamiętam, że ubiegałem się o jakąś tam dziewczynę wtedy, chciałem, żeby ona na mnie zwróciła uwagę. Ona niekoniecznie na mnie zwracała uwagę, a pamiętam, że każdy aspekt taki, że ja zostałem gdzieś odepchnięty przez kogoś, odseparowywany gdzieś, to powodowało jeszcze większy cios. W związku z tym jeden kieliszek za dużo i ja chodziłem jak bomba już na tej imprezie. Tam przyszedł facet. Facet, który... Większość z was pewnie nie pamięta tego, pewnie... Zasadnicza większość. Ale był taki okres czasu w Polsce, że nie można było sobie o każdej porze iść i kupić alkoholu, ponieważ nie było sklepów. Szczególnie w takich małych podwarszawskich miejscowościach jak moja. Więc były mety tak zwane, gdzie można było sobie kupić alkohol. I facet po prostu, jakiś tam facet, który skończył późno pracę, myślał, że coś mu się pomyliło. Że myślał, że w tym miejscu, gdzie mamy imprezę, jest meta. No i on tam zapukał do tych drzwi. No i ja byłem najbliżej drzwi. Ja te drzwi mu otworzyłem. Tam było nas powiedzmy kilkanaście osób w takim wieku, 15-18 lat. Ja mu otworzyłem drzwi,
Facet powiedział, że chce kupić tu alkohol. Ja powiedziałem, że tu nie ma żadnego alkoholu. I oczywiście w tej mojej gdzieś tam agresji te drzwi zaczęły mu zatrzaskiwać. Facet zaczął się ze mną siłować. Doszło do szarpaniny. Wyszliśmy na korytarzu, zaczęliśmy się bić. I zginął człowiek. Zginął człowiek. To naprawdę nie było trudne. Mówię o tym, bo jest bardzo wąska granica. To jest granica, która jest do przekroczenia. Chcę, żebyście też mieli to zrozumienie, to jest do przekroczenia granica. To jest do przekroczenia. Można mówić, że się nie przekroczy. No nie wiem, czy się nie przekroczy. No ja przekroczyłem to. To było dla mnie automatyczne. Przyszło zagrożenie jakieś. No to zagrożenie zostaje wyeliminowane. Na domiar złego, ja byłem człowiekiem, który gdzieś tam od dziecka bardzo lubił karate, od małego trenowałem, ćwiczyłem, najpierw sam, potem w klubach i człowiek otrzymał kilka ciosów, które po prostu były ciosami zabójczymi, w związku z tym zginął. Gdzie stawiają mi zarzuty morderstwa, dlatego że okazuje się, że po sekcji zwłok facet ma 80% organów uszkodzonych. Ja go skatowałem. I to, że ja go skatowałem, to naprawdę, to brzmi dziwnie, ale dla mnie to nie było nic zaplanowanego. To nie było nic, w czym był jakiś potencjał chęci zniszczenia człowieka. To było coś, co w mojej głowie funkcjonowało jako normalne zagrożenie zewnętrzne. Ja go eliminuję, to zagrożenie. Taka głowa. Trafiam do więzienia. Wtedy zawieziono mnie do więzienia w Pułtusku. Jeszcze istniało takie więzienie po klasztorze. Zawieziono mnie tam do tego aresztu, bo to było najbliżej. Warszawa była troszeczkę dalej. Trafiam do celi jako 17-latek. Ja klimatyzuję się tam. Bo znowu okazuje się, że to nie jest trudna rzecz, że widzę środowisko, które mi sprzyja. Wiecie, jak człowiek ma zachwiane poczucie bezpieczeństwa w sobie, to jakikolwiek element środowiska, który te poczucie bezpieczeństwa w nim podnosi, to jest na plus. I to nieważne, co go podniesie. Czy to podniesie go banda bandytów, czy cokolwiek innego. Ja mając deficyt ojca, totalny deficyt ojca. Zobaczyłem tam kilkunastu facetów, 20 lat ode mnie starszych mniej więcej, no i którzy mnie zaakceptowali natychmiast. Okazało się, że kiedy ja powiedziałem, że ja zabiłem człowieka, to spotkało to się z aplauzem. O, wow, super, jestem zaakceptowany i mam środowisko. I to jest środowisko, które moja psychika odbiera jako dobre środowisko. To nie jest złe, bo ono mnie zaktywało, bo te inne, ono gdzieś zawsze jakieś zagrożenie wprowadzało. A to nie. A tutaj jest dobrze. Znajduje się w tym. Kiedy moja mama przyjechała na pierwsze widzenie, mama w ciągu kilku tygodniach, ona zupełnie stała się, ona osiwiała, stała się siwiutka, przyjechała na widzenie. Ja już miałem tatuaż na czole z napisem kocham wolność. Głowa ogolona na łyso, jeszcze miałem włosy wtedy. Od razu się ogoliłem na łyso. Z tyłu miałem napis na karku tylko dla kata. I kiedy ona siedziała i płakała i mówiła, Artur, co się stało? Co jest? Ja mówię, mamo, jest wszystko dobrze. Dobrze jest. Tak naprawdę byłem w środowisku, które było chyba najlepsze od początku dla mnie. Wsiąknąłem w to bardzo szybko. Bardzo szybko więzienie stało się dla mnie jak dom. Zacząłem się umieć tam poruszać. Wiecie, mówi się o więzieniach, bo to mity też krążą o więzieniach. Tak naprawdę polskie, szczególnie więzienie, to nie jest nic, co się pokazuje w filmach, bo to w filmach pokazują różne bzdety.
temat więzienia. Takie więzienie nie jest. Polskie więzienie jest bardziej zbliżone do hotelu robotniczego niż do San Quentin amerykańskiego, wiecie, tak nie ma. Ale jedynej rzeczy, które nie masz w więzieniu, tak, to jest swoboda, to jest wolność. I to jest wystarczająca kara i to jest wystarczająca rzeź dla człowieka, bo po kilku miesiącach funkcjonowania w tym środowisku człowiek tak naprawdę albo zaczyna to środowisko kochać, albo szaleje. Ja chyba je pokochałem, to środowisko, mi się wydaje. Z drugiej strony oczywiście miałem wielkie pragnienie wyjścia stamtąd, no bo jestem dalej człowiekiem i chcę wyjść. Co ciekawe, w tej całej sytuacji, tak jak powiedziałem wcześniej, że wstrząs mojego ojca ściągnął na dół, to też wstrząs go podniósł. Mój ojciec po wielu latach bycia alkoholikiem i absolutnego nieradzenia sobie, on zaczyna przytomnieć. Dochodzi do wniosku, że jego syn poszedł do więzienia i grozi mu 25 lat. No i przestaje pić z dnia na dzień. To też było coś takiego, wiecie, jak ja dzisiaj, bo jako terapeuta też jakby pracuję z różnymi ludźmi, z alkoholikami. Wielokrotnie ludzie mi mówią, tam nie mogę, prawda? Czy coś, tak siadam z nim, to mówię, chodź o ojcu moim opowiem. On nigdy nie był na żadnym spotkaniu AA, tak? Nigdy nie brał, nie robił terapii sobie, po prostu usiadł przy kaloryferze i doszedł do wniosku, że, no, że spieprzył życie. I to było wystarczające tąpnięcie dla faceta. Facet przestaje pić, zakłada firmę, bo to był bardzo operatywny człowiek. To był bardzo operatywny człowiek. Zakłada firmę, zaczyna zarabiać kasę. Jego punktem jakby takim docelowym jest wyciągnięcie mnie z więzienia. Chce nadrobić. Jeszcze nie wie, że nie można. Ale chce nadrobić to wszystko. Dla mojego brata staje się, że tak powiem, ojcem podwójnym. Mój brat zaczyna mieć wszystko to, czego ja nigdy nie miałem. Ciepło, miłość, dobroć. Zaczyna mieć coraz więcej pieniędzy, dlatego że ja zawsze się wychowywałem w takim... No bo to bieda była tak naprawdę w tym domu, w którym ojciec pił. Ja w konsekwencji dostaję jednego z najlepszych adwokatów w Warszawie. Spada mi artykuł 148, ponieważ nie mogą mi udowodnić motywu tej zbrodni. No bo tego motywu nie ma. No. Zabiłem człowieka. No realnie no nie chciałem zabić. No zabiłem, ale to nie było moim celem. To mnie nie tłumaczy, że go zabiłem w żadnym wypadku. Ale nie ma motywu. Dostaję artykuł, który przewiduje do 10 lat. To jest pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Ówczesny chyba 152 artykuł, już nie pamiętam dokładnie. Dostaję 10 lat. Maksymalny wymiar kary z tego. Dostaję 10 lat. Pamiętam jak sędzia, też ciekawy był sędzia, który mi tutaj w Warszawie dawał ten wyrok. Już dzisiaj, nie wiem czy żyje jeszcze, czy już jest na emeryturze, człowiek znany w poprzedniej naszej Polsce kochanej, socjalistycznej, jako czołowy sędzia podpisujący wyroki śmierci. Miał taką chwalebną kartę, że tak powiem, że podpisał kilkadziesiąt wyroków śmierci w swojej karierze. Więc też mnie poinformował pan sędzia, że bo to jest ciekawe, bo chcę, żebyście zwracali uwagę, ponieważ jesteście absolwentami też takiej, a nie innej uczelni i idziecie też wielu z was właśnie w takim kierunku. Jakby informacja sędziego dla mnie jest taka, że dzikie zwierzę powinno siedzieć w zoo, a dzicy ludzie w więzieniach i tylko dlatego nie daję panu więcej, bo nie mogę. Bo abstrahując, resocjalizacja, ona w ogóle nie istnieje w szerokim pojęciu wymiaru sprawiedliwości. To jest teoria. To teoria jest. To się ludzi nie zamyka, żeby ich zmieniać. To się ludzi zamyka, żeby ich odseparować. I ja to nawet rozumiem. To nie chodzi o to, że ja się przeciwko temu buntuję, bo to jest okej. Okay. Niech tak będzie. Tylko żeby się też rozumieli, bo to wielokrotnie są ideały. Często ludzie, jak ze mną się rozmawiają, przyszli prawnicy, mówią, wiesz, ja będę zbawiał świat. Ja mówię, nie będziesz. Nie będziesz. Nie tu, nie teraz. Nie, to nie tak zadziała, mówię, bo zderzysz się z czymś, co w ogóle nie wiesz, czym się zderzysz. Nie, nie wiesz, do jakiego... Dzisiaj jesteś idealistą, bo myślisz, że to się uda. Nie?
Trafiam z tym wyrokiem do więzienia. Oczywiście to jest czas, kiedy komuna się wycofuje, Solidarność wchodzi, coraz więcej jest ludzi z nowego systemu. No ale ci, którzy są jeszcze ze starego systemu, próbują się nachapać ile mogą. To jest piękny czas na dawanie łapówek. Wszyscy biorą. Rzadko kto nie bierze w tamtym czasie, więc mój ojciec, jako, że powiedziałem, bardzo operatywny człowiek, po tym jak zerwał z alkoholem, bierze adwokata, jak powiedziałem, bardzo dobrego, jednego z najlepszych tutaj w Warszawie karnistę, no i daje łapówki, gdzie może, żeby mnie wyciągnąć z tego więzienia. I on mi kupuje wyjście. On mi kupuje wyjście. On płaci duże pieniądze proces, jakby za apelację. Niewiele daje, bo to mi spada tylko o 2 lata, mam 8 lat w konsekwencji po tej apelacji. No ale tutaj wchodzimy już na inny poziom. Ojciec kontaktuje się z odpowiednimi osobami, daje łapówki, wyciąga mnie z więzienia. Wyciągnięcie z więzienia polega na tym, że kupuje mi warunkowe przedterminowe zwolnienie. Teoretycznie można tak zrobić. W praktyce to było niezmiernie trudną rzeczą, żeby człowiek za zabójstwo wyszedł po odbyciu 1/3 kary. Ojciec mi to kupuje. Ja spędzam w więzieniu tylko 2 lata, 8 miesięcy. Wychodzę też na przepustki, wyciąga mnie na przepustki przez kilka miesięcy. Wracam do domu, zaczynam doświadczać tego, czego zawsze pragnąłem doświadczać przez całe życie. Cieszę się na moje wyjście. Więzienie staje się dla mnie czymś innym. Już nie podoba mi się to środowisko, już chcę je opuścić. Dlaczego? Bo gdzieś zobaczyłem inne. Zobaczyłem już ten dom, zobaczyłem szczęśliwą matkę, zobaczyłem, że tam, jakby zobaczcie, te imaginacyjne zagrożenia, one gdzieś zaczynają uciekać. No i miesiąc przed moim wyjściem ojciec jedzie podpisać kolejny kontrakt biznesowy i ginie w wypadku samochodowym. Ginie on, jego wspólniczka i ich córka. Wychodzę na przepustkę, na pogrzeb. Runęło we mnie z powrotem wszystko. Pokochałem go. Pokazuję wam też, co się dzieje w głowie człowieka. Stoję przed kościołem, nie chcę nawet tam wejść i zaczyna we mnie wzbudzać się nienawiść do wszystkiego, co jest wokół. Znowu zostałem skaleczony. Gdzie skaleczony człowiek, zraniony człowiek, to jest w ogóle, ja nie wiem, czy istnieje większy kaliber problemu. Można mieć super wykształcenie, zrobić fajne rzeczy na zewnątrz, ale jak jest zranienie w środku, rozumiesz, to będzie cały czas ciągnęło cię zgodnie ze swoim rodzajem. Nie ma dwóch zdań. Zraniony człowiek nie nadaje się do życia, to jest inwalida. Na zewnątrz jest wszystko ok, jest super, ok, na środku nie. Już wiem, że nie chcę żyć tak jak to społeczeństwo. Ja nie umiem jeszcze kogoś posadzić na ławie oskarżonych. Kogo posadzę? Życie? No kogo posadzę? No nie ma kogo posadzić. Ale już wiem, że nie chcę tak. Nie chcę. I wiecie co? Jak człowiek w środku, w sobie wyprze tak, taką świadomość pewnego rodzaju prawdy, to natychmiast przychodzi pełna świadomość kłamstwa. We mnie zaczyna się pojawiać taka przestrzeń, że w ogóle okej, to ja nie mam co liczyć na wielkie, wielkie wzniosłości serca w tym życiu. A więc chcę po prostu żyć na maksa. Pieniądz staje się moim Bogiem. Bardzo szybko staje się moim Bogiem. Przez te 3 lata więzienia blisko nabieram takiej mentalności, że niekoniecznie trzeba pracować, żeby mieć pieniądze. Zaczynam być złodziejem. Zaczynam kraść. Bardzo dobrze mi to idzie. Jestem inteligentnym człowiekiem, więc naprawdę idzie mi to dobrze. Momentalnie też zbieram ludzi wokół siebie. Ludzie kleją się do mnie jak do miodu. Zaczynają się wtedy, pamiętam, taka ekspansja takiego stylu muzycznego zwanego disco polo w Polsce. Ten styl doprowadza do pewnego rodzaju szaleństwa ludzi w tym kraju. Powstają wielkie dyskoteki, wielkie hangary. Wynajmowane przez ludzi. No i to jest coś,
co zaczyna dla nas stanowić bardzo fajne miejsce zarabiania pieniędzy. Przede wszystkim są to haracze, po drugie jest to rozprowadzanie narkotyków w tych miejscach. Zaczynają mieć coraz więcej pieniędzy. Ja i pewna tam grupka ludzi. Jako, że wszystko dzieje się na terenie małej miejscowości podwarszawskiej, bo tam, że tak powiem, mieszkam, tam żyję i tam też funkcjonuję, to bardzo szybko staje się w oczach policji wrogiem numer jeden. Nie mogą mnie złapać za coś, co robię, a więc w pewnym momencie policja dochodzi do wniosku, że coś wymyśli, aby się mnie pozbyć. I zostaje zrobiona mistyfikacja. Ktoś w Ciechanowie dokonuje napadu na kantor wymiany walut. Policja w Nasielsku, która zostaje poinformowana o tym, że taka rzecz mogła nastąpić, podejmuje decyzję, że ponieważ nie ma tych sprawców, nie można ich odnaleźć, że zrobią mistyfikację i zamkną mnie i jeszcze jednego człowieka, który im przeszkadza. Idę do więzienia za napad z bronią w ręku na kantor wymiany walut, którego nie zrobiłem. No ale jest nieważne, że nie zrobiłeś. To jest kolejna rzecz. Jak jesteś recydywistą i są dowody, to dowody pod tytułem zeznania świadków, tak? To nie ma znaczenia, czy to zrobiłeś, czy nie. Nie ma znaczenia. To też jest kwestia właśnie zrozumienia, jak wygląda prawo. Dwie osoby zeznają, że poznają mnie po charakterystycznej oprawie oczu. Akurat to fajnie im pasuje, miałem wytatuowane oczy od środka. Więc mimo, że to w komijarkach było, to na podstawie tego, że tak zeznają dwie kobiety, dostaję areszt. Areszt, zarzut, artykuł 210, paragraf 2, od 5 lat do 25. W realu zagraża mi 15 lat więzienia za to. Plus zawieszony wyrok tamten. Bo to się dzieje wszystko w okresie zawieszenia. Jestem w więzieniu, a innym człowiekiem niż byłem na początku. Już nie jestem dzieckiem. Jestem człowiekiem, który chce pieniędzy, chce życia na tym bardzo takim poziomie w ogóle bogacenia się i egocentrycznej realizacji. Nie? Więc chcę wyjść z tego więzienia. Robię wszystko, żeby wyjść. I wiecie, wolność to jest taka rzecz, że człowiek zapłaci za nią każdą cenę. Ja nie mam szans na wyjście. Żadnych. Tu już nie ma kwestii pieniędzy, to już nie tędy droga. A więc szukam sposobu. Zauważam, że istnieje możliwość wyjścia z więzienia, jeżeli zagraża coś twojemu życiu. Że oni muszą cię wypuścić wtedy. Szukam informacji, czego nie leczy się w tamtym czasie w polskim więzieniu. No nie leczy się chorób zatoki szczękowo-twarzowej. Oni tego nie mają, nie mają odpowiedniego oddziału na to. A więc idę na siłownię, robię mistyfikację połamania sobie żuchwy, łamię sobie żuchwę w dwóch miejscach, udaje, że mi sztanga spadła na twarz. Tak naprawdę pomaga mi kolega, w tym dwóch kolegów. Dostaję wylewu, wiozą mnie na Lindleya do szpitala tutaj. Oczywiście pierwsza moja myśl jest taka, że uda mi się uciec stamtąd, jeśli mi tam zostawią. No ale nie zostawiają mnie. Jestem bandytą, recydywistą, więc składają mi szczękę w cudzysłowie na żywca przy asyście panów z karabinami, więc potworny ból i tak dalej. Rozpoczyna się kolejny etap, bo wiedziałem, że jeżeli ten nie wyjdzie, to kolejny sobie wprowadzę, zaczynam sobie produkować nowotwór. Wstrzykuję sobie różne substancje w zatokę szczękowo-twarzową. Po wielu miesiącach powstaje guz. Guz, który stanowi duże zagrożenie dla mojego życia. Całość trwa prawie 3 lata. 3 lata się męczę, 3 lata w zasadzie jadam przez rurkę. Mam non-stop praktycznie gorączkę, jestem w strasznym stanie. Moje życie jest zagrożone. Organ, który mnie zatrzymuje, dochodzi do wniosku, że muszą mnie wypuścić, bo inaczej się wykończy. Jak ja się wykończę, to oni za to zapłacą cenę. Wypuszczają mnie na wolność. W tym czasie, kiedy siedziałem te 2 lata, 8 miesięcy, poznałem już nie drobnych przestępców. I też chcę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, bo jeżeli mówimy o resocjalizacji na takim poziomie realnej zmiany człowieka, tak?
to następuje, jakby to środowisko więzienne do tego, temu nie sprzyja. O. To nie sprzyja temu. Absolutnie nie sprzyja. Ponieważ tam ty budujesz też, coś budujesz, bo nie ma takiego człowieka, który gdzieś żyje i czegoś nie buduje. Ja też tam buduję relacje. Ja też tam szukam jakiegoś życia i też tam poznaję ludzi. Okazuje się, że między innymi poznaję człowieka, który jest takim, w cudzysłowie, promotorem wielu przestępców w ówczesnym czasie, którzy są na pierwszych stronach gazet. I ja się z nim zaprzyjaźniam. Okazuje się, że wypuszczają nas w bardzo podobnym czasie. On wychodzi za bardzo duże pieniądze, ja na ten stan zdrowia wychodzę, zaczynam się z nim kontaktować i on realnie pokazuje mi, w jaki sposób można zarabiać duże pieniądze. Duże pieniądze. Pieniądze, które już nie są drobnymi rzeczami. One już nie są drobnymi rzeczami. One już są czymś, co naprawdę powoduje, że człowiek jest w stanie sięgnąć po bardzo dużą formę wpływu. Zaczynam być zawodowym przestępcą. Zaczynam mieć coraz więcej pieniędzy i umiem sobie te pieniądze zagospodarować. Zaczynam handlować narkotykami. Niebawem sam wpadam w narkotyki. Staję się uzależniony od kokainy. Wydaję ogromne pieniądze na kokainę. Trzykrotnie umieram od kokainy, gdy się na ojomach. Natomiast kiedy już się wpada w pewnego rodzaju wir takiego życia, to już nie wiesz, jak dalej żyć. Już nie masz koncepcji. A nawet chyba nie chcesz. Bo z jednej strony to jest cały czas napięcie, a z drugiej strony jest to coś, co widziałeś tylko w filmach. Tak nikt nie żył z moich bliskich, z moich znajomych. Nikt nie miał tylu pieniędzy, nikt nie funkcjonował w ten sposób. Z jednej strony jest źle, z drugiej jest dobrze. Takie paradoksy się dzieją. Jest to czas tworzenia się grup przestępczych w Polsce. Bardzo szybko staje się celem jednej z takich grup. Czy to, co my robimy, to, co nasza grupa robi, staje się celem pewnego rodzaju. Bo zarabiamy dużo pieniędzy, jesteśmy kąskiem, a nie jesteśmy na tyle silni zbrojnie, żeby się przeciwstawić w taki sposób. Więc chcą nas wchłonąć. A ja nie chcę w taki sposób funkcjonować, więc zostaje na mnie wydany wyrok. Wiecie, dzisiaj nasz syn ma 21 lat, ale jak dziś pamiętam, kiedy miał 8 miesięcy, kiedy mieliśmy najście na mieszkanie, jak moja żona zasłaniała mu buzię ręką, żeby nie słychać było ani jednego jego gdzieś tam słówka, a grupa ludzi stała przed drzwiami naszego mieszkania i wiedziałem, a ja wiedziałem, że jeżeli oni zaczną forsować drzwi, to będę strzelał. To będę strzelał. I więc rozumiecie, jakby dochodzi w moim życiu do takiego stanu. Z drugiej strony mamy bardzo dużo pieniędzy, podróżujemy, żyjemy na bardzo wysokim standardzie. Przychodzi rok 2001. W 2001 roku ja jestem uzależniony od kokainy. Jest na mnie wydany wyrok przez grupę przestępczą. Moja żona, jeszcze wtedy narzeczona, ma depresję. Wszędzie się poruszam z grupą ludzi. Mam swojego kierowcę, nie wsiadam sam do samochodu pierwszy. Jest dramat po prostu. Z drugiej strony mamy coraz więcej pieniędzy i coraz więcej tych pieniędzy wprowadzamy w obrót. Produkujemy amfetaminę. Sadzimy marihuanę. Mamy sieć dealerów swoich. Zarabiamy dużo pieniędzy. W tym czasie zostaję aresztowany za coś. Jakąś tam, coś za coś zostaje aresztowany, wypuszczony za pieniądze i natychmiast aresztowany po raz drugi, ponieważ okazało się, że mam wyrok sprzed wielu, wielu lat jakiś. I to jest 8, nie, 10 miesięcy pozbawienia wolności. Policja, w tym czasie jest policja gospodarcza, ona nie mogąc mnie aresztować, wykorzystuje to, żeby mnie zamknąć do więzienia, wyciąga mi ten wyrok, bo to by przepadło, tego by nikt nie dotknął, gdyby ktoś tego nie wyciągnął. To była
banalna sprawa. Niewiele brakowało. Brakowało chyba jeszcze 2 lata, żeby to się w ogóle przedawniło i tak dalej, ale wyciągają mi, idę do. Oni sobie w tym czasie prowadzą sprawy. Jestem w ich zasięgu. I to jest takie dziwne. Ja nie mogę wyjść z tego. Mam adwokatów, mam pieniądze, nie jestem w stanie wyjść. W 2001 roku, pamiętam, wtedy władzę w naszym kraju jakby przejmowała taka już nie wymienię nazwy tej partii, taka partia, która doszła do wniosku, że w ten sposób dojdzie do uspokojenia naszego kraju, jak zamknie maksymalną ilość ludzi do więzień, więc zamykali wszystkich. Bez względu na to, kto co miał, do więzienia. W Polsce było 60 tysięcy miejsc, zamknęli 12 tysięcy więźniów. Siedzieliśmy jak śledzie. Ludzie spali jak zagierka na materacach, na podłodze. No ale próbowali tak wprowadzić zmiany. No i siedzieli bandyci w jednych celach z ludźmi, którzy, że tak powiem, nie wiem, alimentów nie płacili. Więc totalny szok. I tutaj znowu, abstrahując i poruszając jakby temat resocjalizacji, w ogóle wiecie, co to znaczy? Że w jednej celi przez wiele miesięcy, tak, łóżko w łóżko, śpią takie dwie osoby. Jeden człowiek, który jest zdeklarowanym, zawodowym przestępcą, który w ogóle chce tak żyć. Rozumiecie? A obok w ogóle alimenciarz, który w ogóle nie wie, jak ma żyć i nie potrafi w ogóle nic i nie ma na alimenty. I teraz, i wiecie, i następuje, wiecie co? Relacja. Produkcja. Bo ten alimenciarz, rozumiecie, nie będzie już alimenciarzem po relacji z tym zawodowym przestępcą. Nie. On już się dowie, jak na alimenty. Tak? On do tej pory nie wiedział. On nie wiedział, w cudzysłowie, za co umrzeć ma. A teraz będzie wiedział. Teraz się dowie. I wiecie, że to jest proces nie do zatrzymania. To w ogóle, bo to są realia w ogóle funkcjonowania, nie? Jest taki czas, ja pamiętam, któregoś dnia do celi wchodzi kolejny recydywista i ma w ręku ten swój taki cały majdan w kot zawinięty, a w drugim ma taką grubą książkę. Ja mówię, moja pierwsza uwaga, co masz za książkę? Mówię, ja czytam wszystko, co mogę. Dlaczego? To jest mniej więcej drugi miesiąc mojego pobytu w więzieniu. Puszcza mnie kokaina. Fizyczne zejście z kokainy to jest detal. Naprawdę, to nie jest heroina, więc to trwa kilka dni i jest okej. Okay. Ale psychika wyrównuje się ze 3 miesiące. Bo w głowie w ogóle jakby dzień trwa 3 dni. O, tak to najprościej można powiedzieć, nie? Więc czytam, co mogę, robię, co mogę, staram się zawiesić umysł na czymkolwiek. Więc widząc grubą książkę, mówię do niego, co masz? No mówi, to jest Biblia. Ja mówię, Biblia, to daj mi. Ja kiedyś miałem kontakt z Biblią raz w życiu. Znaczy, przez pewien okres czasu ja woziłem Biblię w swoim BMW. Wiecie, Nowy Testament, taki gruby. Ponieważ jak rewidowała nas policja, jak to było takie ciekawe i oni znajdowali Nowy Testament, to nam nie robili dokładnej rewizji. Bo uważali, że to bandyci to nie są pobożni. Zobaczyli, aha, to niekoniecznie są bandyci i my naprawdę wodziliśmy narkotyki w ogóle w samochodzie, a ta Biblia zawsze była. Ja to stąd znałem tą Biblię. Znałem ją jeszcze z jednego elementu, takiego bardzo dla mnie dziwnego i w związku z tym też ten element zawsze tkwił w moim umyśle, dlatego też zainteresowałem się tą Biblią, co miał. Pamiętam, że kiedyś wyszedłem z agencji towarzyskiej i byłem też na zejściu kokainowym. Jechałem, kierowca mnie wiózł do domu i też chciałem uspokoić swój umysł, więc wyjąłem tą Biblię, mówię, zajmę się czymś, otworzyłem sobie ją jakoś tak, po prostu otworzyłem i czytałem taki tekst, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem. Więc ją szybko zamknąłem i mówię, mam urojenia. Mówię, mam jazdy w ogóle po koksie, więc w związku z tym mówię, zostawiam. Ale to mnie tkwiło w głowie. To było takie w ogóle ciekawe i jak się dowiedziałem, to Biblię, ja mówię, to pokaż mi tą Biblię. No i oczywiście ona tam specjalnie mnie interesowała, troszkę ją sobie czytałem, uspokajałem się może tak intelektualnie, natomiast mówię, skąd ją masz? On mówi, wiesz, tutaj przychodzą tacy misjonarze w soboty i my tam do nich chodzimy, rozmawiamy, oni tacy są, mówi,
A ja zapisywałem się na wszystkie możliwe spotkania w tym więzieniu, bo już jako recydywista wiedziałem, że ten marazm 23 godzin w celi i jednej godziny na spacerze, Bóg wie jedynie dlaczego chodzenia w jedną stronę tylko, bo do tej pory tego nie odgadnąłem, dlaczego w jedną się chodzi. Ale to... I to mówię, nie, ja się zapiszę na każde spotkanie. Tam wychodziłem do anonimowych alkoholików, głupoty im opowiadałem, że alkoholikiem jestem. Tam mówili Heniek alkoholik, ja mówiłem Artur alkoholik, ale oni wiesz, mieli paluszki, mieli ciastka, mieli zawsze to był ruch z tej celi. Zawsze te twarze inne były, tak? Więc mówię, do tych misjonarzy też idę. Wyszedłem do nich na spotkanie, zacząłem dwóch facetów, jednego starszego, drugiego młodszego, którzy byli bardzo mili, zupełnie byli inni niż ludzie, których ja znałem do tej pory. Ale było w nich coś, co w pewnym sensie mnie denerwowało bardzo. Mianowicie to, że po kilku spotkaniach zauważyłem, że oni mówią o Bogu jako o osobie i twierdzą, że Go znają. Ten starszy, mówię tak, obydwaj wyglądają mi na inteligentnych ludzi, ale muszę ich bliżej poznać, mówię. Ten starszy okazał się inżynier energetyki, facet z dwoma fakultetami. Ja mówię do niego, ty naprawdę twierdzisz, że ty znasz Boga? On mówi tak. Tak po prostu. To zaczęło wpływać na moje rozmyślania w ogóle w tym temacie. I ja zacząłem tą Biblię czytać sobie coraz bardziej szczegółowo i pewnego dnia ja zrozumiałem pewną rzecz, że w ogóle Bóg jest. On jest. I to, że to jest jakaś tam religia, ale w ogóle, że On istnieje jako osoba. To ja nie miałem pojęcia jeszcze dalej o niczym. Ale pamiętam, wyszedłem na widzenie. Przyjechała żona moja, Agata, na widzenie. I mówię do niej, Agata, nie wiem o co chodzi, ale Bóg jest. A ona mówi do mnie, ty debilu, co teraz zrobisz? Kościół założysz, jak wyjdziesz? Teraz się dopiero zaczną wyłudzenia, malwersacje i wszystkie inne rzeczy. Ja mówię, Agata, ja nie wiem, co ja zrobię, jak ja wyjdę. A w ogóle, wiesz, siedzę drobny wyrok, naprawdę. Dla recydywisty w polskim więzieniu 10 miesięcy, to nic jest. No to jest naprawdę. Ja mówię, nie wiem, ale ja wiem, że ja muszę coś zrobić ze swoim życiem. I teraz coś wam chcę powiedzieć, wiecie, ja miałem masę różnych rozmów z psychologami, pedagogami, terapeutami przez te lata więzienia. Ja nigdy w życiu nie miałem najmniejszej ochoty zmieniać czegokolwiek. Dlaczego? Bo ja uważałem, że ja mam rację. Ja cierpię, ja mam problemy, ale co? Ja sobie poradzę, ja jakoś wyjdę. Jakoś coś, ja sobie utkam coś w tym życiu. I ich informacje o tym, że jest źle, że jest niedobrze, zawsze spływały po mnie jak woda po gęsi. Rozumiecie? Ja byłem na obserwacjach psychiatrycznych, bo wiecie, to jest tak, jak ktoś zabił człowieka, to potem za każdym razem, kiedy go aresztują, to oni go biorą na obserwację, czy jemu się coś nie pogorszyło w ogóle, bo to automatycznie. Więc mnie przekonywano ze wszystkich możliwych stron. Natomiast nic tak bardzo nie dotknęło mnie, w zasadzie tamte rzeczy mnie w ogóle nie dotknęły, jak to, że jest Bóg. W tym stanie wywieziono mnie do Sztumu, 3 miesiące przed wyjściem, w drugą stronę niż ja mieszkam w ogóle. Pojechałem do ciężkiego więzienia, trafiłem do celi z człowiekiem, który siedział już tam 7 lat w tej celi. On mówi, kiedy wychodzisz? A ja mówię, że w listopadzie, w październiku. A mówiła, w którym roku? Bo tam się nie rozmawiało w miesiącach w Sztumie. Ja mówię, no w tym. A mówię, to co ty tu robisz? My nie wiem, co tu robię. No, jestem tutaj po prostu, nie? Wychodzę na spacer. Tam już nas wysło ze 100 więźniów. Podchodzi do mnie człowiek na spacerze. Pierwszy raz jestem w tym Sztumie. Mówi do mnie tak. Słyszałeś o tym, że Cię Jezus kocha? A ja jestem już Matrix. Oczywiście uważam, że to jest działanie kokainy we mnie. Cały czas, przez te miesiące. Mówię, nigdy w życiu, znaczy inaczej, od kiedy biorę, nie miałem takiej przerwy. Istnieje opcja, mówię, że coś się dzieje z moim umysłem. Wiecie, i sobie to analizuję, nie? Ponieważ, mówię,
po prostu został, nie biorę koksu i to tak mam, prawda? Pytam go, ty mnie znasz skądś? A on mówi, nie, ja cię nie znam, ale mówię, wiesz, jakieś takie miałem wewnętrzne przeczucie, żeby cię zapytać. I tam mi opowiada, że on tam złodzi, jakieś tam już, i mówi, wiesz, tu mamy takie spotkania, tacy przychodzą misjonarze. Zapisz mnie, mówię. Wróciłem do celi, usiadłem i mówię tak, muszę coś ze sobą zrobić, bo prawdopodobnie siada mi głowa. Miałem w swoim życiu różne przejścia, ale nigdy nie siadła mi psychika. Robiłem straszne rzeczy, ale zawsze w pewnym sensie kontrolowałem to zjawisko. Mówię, zrobię tak, przeczytam tą Biblię od początku do końca. Jeżeli uznam, że ja mam po prostu jazdy po koksie, to ja to wyrzucę do śmieci i uznam, że miałem trudniejszy czas w życiu. Tak sam ze sobą. I zacząłem ją czytać. Dzień w dzień. Ten kolega, co siedział ze mną w celi, on wychodził robić tatuaże na świetlicy, więc ja siedziałem sam w tej celi. A trwało to może miesiąc. I któregoś dnia siedzę, czytam, jak co dzień, i lecą mi łzy z oczu. I mówię, skupiałem do reszty. Płaczę jeszcze teraz. Siadła mi psychika. Mówię, ja nie wiedziałem, co to jest depresja, bo mówię, może depresję mam. Nigdy nie miałem depresji, nie wiedziałem, co to jest depresja. Zawsze jakby uwalniałem tą złość na zewnątrz, nigdy do środka. Jakby nie zanurzałem się w sobie, nie chowałem się tam. Niszczyłem ludzi, ale nie siebie. Mówię, muszę coś zrobić. Mówię, może ja się pomodlę w ogóle. Zszedłem z tego łóżka, uklęknąłem na kolanach i po raz pierwszy w życiu, będąc sam w tej celi, powiedziałem coś do Boga. Nie pacierz, nie jakieś pierdoły różne, co tam mnie całe życie uczono, czegoś tam. Mówię tak, ty jesteś taki święty, taki czysty, a ja w ogóle nie umiem żyć. W ogóle nie wiem, jak mam żyć. Jeżeli jesteś, to weź mi pomóż. I zacząłem płakać jak dziecko. Zwinąłem się w kłębek i płakałem. Nie wiem, ile płakałem. Ja chyba nigdy tyle nie płakałem. Może jak byłem dzieckiem, nie pamiętam. Ja w ogóle nie płakałem, nie byłem tego rodzaju człowiekiem. Zacząłem widzieć gdzieś w sobie wszystkie rzeczy patologiczne. Zacząłem widzieć dziesiątki prostytutek, melanży, ludzi, których wywoziłem w bagażniku gdzieś. Ja nie miałem nic do powiedzenia w tej sprawie. Nic. Nic. I wtedy zrozumiałem, że ktoś jest ze mną w tej celi. I bałem się tak, jak nie bałem się nigdy. I po raz pierwszy usłyszałem w środku jakiś głos. I to nie było coś, co byłem w stanie podważyć. I ten głos brzmiał tak. Umarłem zamiast ciebie, już nigdy nie staniesz na sąd. Ja od dziecka byłem informowany o tym, ile mi za to grozi, co mam, ile dostanę, jak ja skończę. Ale nie wtedy. Wstałem z tych kolan i byłem jakby w ogóle wytrawiony w środku. Usiadłem na łóżku, wrócił ten kolega ze świetlicy, mówi, co ci jest? Ja mówię, Boga ja spotkałem. On mówi, ja też bym tak chciał. Co mam zrobić? Ja mówię, nie wiem. Czytałem tą książkę i tak mi się zrobiło. Mówię, może zacznij czytać. Nie wiem. Ja w ogóle nie wiedziałem, co mi się zdarzyło. Rozumiecie? Ja nawet poszedłem na mszę do księdza. Powiedziałem temu księdzu, a ten ksiądz się na mnie patrzył jak sroka w gnat. On nie wiedział w ogóle, o co mi chodzi. W ogóle nie wiedział, o czym ja mówię do niego. Ja mówię, dobra, to w porządku to. Rozumiecie? On w ogóle nie wiedział, o co mi chodzi. Wyszedłem na wolność. Miałem w kieszeni na bilet i nadwyżki 15 zł. Wiecie, coś wam powiem.
mój napływ finansowy przed moim zamknięciem był w granicach, ja teraz nie powiem dokładnie, nie? Bo nie pamiętam, 100 tysięcy miesięcznie. Rozumiecie? Wiecie, ile kosztuje wyprodukowanie grama amfetamin? Dziś nie wiem, ile wtedy kosztowało. 4,50 brutto. Po 15 zł szła do hurtownika. 4,50 brutto kosztowało wyprodukowanie amfetaminy w naszym kraju. Licząc wszystkie koszty już. Moja mama jest księgową, tak że zawsze byłem dobry w rachunkach. Rozumiecie? Mieliśmy masę pieniędzy. Wychodzę z więzienia. Mam na bilet plus 15 złotych. Tak mnie dostaje taki bonus. A w głowie mam jedną rzecz. Jestem innym człowiekiem. Nigdy niczego nie ukradnę. Ja się nie boję, zaznaczam. Jestem po latach więzienia. Nie jestem człowiekiem, który boi się ludzi. Jestem człowiekiem, na którego były zamachy. W głowie mojej istnieje taka przestrzeń. Jestem innym człowiekiem. Wychodzę, wracam do domu. Informuję moją narzeczoną, bo razem mieszkamy, ale jeszcze nie jest moją żoną. Bo żyjemy jak mąż żoną. Nie, mówię do niej, Agatka, chcę, żebyś za mnie wyszła. A ona mówi, tyle lat mnie nie poprosiłeś o rękę. Mówi, czekałam na to tyle lat. A ja mówię, wiesz co, bo to jest grzech tak żyć. Ona mówi, zwariowałeś. Mamy syna kilkuletniego. Co ty gadasz? To o czym ty mówisz? Ja mówię, wiesz co, spotkałem Boga. Nie chcę tak żyć. W ciągu kilku dni rozwaniają się telefony. Jesteś już, idziemy zarobić. Ja mówię, nie idziemy zarobić. Masz pieniądze? Ja mówię, idę do pracy. Milczenie w telefonie. Dokąd? W moim środowisku rozmawiacie w tym. Rozumiecie? Do jakiej pracy? Za co? Za 2000 miesięcznie? Jak 4000 wydawałem w nocy na koks. Rozumiesz? I na prostytutki. To ja mam zarobić 2000 miesięcznie? W pracy? Rozumiecie, jakie to jest przełożenie dla człowieka. I ja nie mam problemu z zarobieniem tych, z takimi pieniędzmi, które ja zarabiam, bo ja momentalnie wchodzę, tak? Z powrotem w bieg. Momentalnie. Jestem wycwaniony i wiem, jak to się robi. Ja mówię do takiego chłopaka, który zadzwonił do mnie, Artur, mówi, bo no i jak, mniejsza z tym, z czym, miałem przyjeść, porozmawiamy. Przyjechał, mówi, zobacz, przed twoją odsiadką jeździłem czymś tam, zobacz teraz, czym jeżdżę. Patrzę, stoi okularnik pod blokiem. Ja mówię, słuchaj, siadaj. Spotkałem Jezusa. On mówi do mnie tak, już jesteś na melanżu jakimś? Już ćpasz? Ja mówię, nie ćpam. Mówię, słuchaj, spotkałem Jezusa. Nie dotykam tych rzeczy. On tak się patrzy na mnie, to jak będziesz żył? Ja mówię, nie wiem, jak będę żył. Mówię, uczci. Rozumiecie? Coś wam powiem. Ja na mój chrzest, bo się ochrzciłem jako dorosły człowiek, zaprosiłem ze 100 bandytów z Warszawy. Ludzi z pierwszych stron gazet. Ja mówię, przyjedź, usiądź i zobacz, że jestem innym człowiekiem. Ja byłem z tego dumny. Ja byłem dumny, że coś się stało w mojej głowie. 20 ich przyjechało, patrzyli na mnie, jak komornik szafę mnie oglądali. Wiesz, nie byłem nikomu nic winny. Zawsze to mi byli winni pieniądze. Nikogo też, nie byłem wobec nikogo też nie w porządku, jeżeli chodzi o sprawy prawne. Bo ja nie byłem człowiekiem, który stał się świadkiem koronnym czy czymkolwiek. Nic na mnie nie miano, nic. Często mnie ludzie pytają, jak wyszedłeś z grup przestępczych. Ja mówię, nic na mnie nikt nie miał. To zawsze ja coś na kogoś miałem. W mojej głowie nastąpiła absolutna zmiana. Dlaczego nastąpiła zmiana? Dlatego, że ja zdecydowałem się powierzyć się Bogu. Ja taki ruch zrobiłem. Wiecie,
Zacząłem żyć jak normalny człowiek. Ja poszedłem do pracy, do pierwszej mojej pracy, za niecałe 1000 złotych miesięcznie. Wiecie, jak ktoś nie rozumie życia przestępcy, to powie, o co to takiego? No weź, no. To jest cud. Normalnie człowiek tak nie funkcjonuje. To nie ma. Rozumiecie? Takich rzeczy nie ma. Zrobienie 10 tysięcy w miesiącu dla przeciętnie inteligentnego przestępcy jest niczym. To się po prostu robi. No. Na wymianie informacyjnej. My mieliśmy kancelarię swoją. Nazywała się Ogólnopolski Bank Informacji Gospodarczej na Grójeckiej. Po prostu. My byliśmy ludźmi od wszystkiego. Byliśmy w stanie wszystko zrobić. Jak się rozpoczął handel nieruchomościami w Warszawie, zaczęło państwo zwracać nieruchomości, okazało się, że jest wielki problem. Ponieważ jest nieruchomość w centrum Warszawy, gdzie są lokatorzy. I teraz nieruchomość trzeba oddać, ale z lokatorami, bo jest zupełnie inne prawo związane z nieruchomościami, a inne jest prawo związane z lokatorami. Nie można ich było wysiedlić. I teraz ktoś dostaje kamienicę i ma lokatorów. Gdzie idzie? Żaden prawnik nic nie może zrobić. Idzie do nas. Idzie do nas. A my mówimy, nie ma problemu. Do każdego mieszkania domeldowujesz dwóch bandytów, wprowadzają się z walizkami. Rodzina w ciągu tygodnia się wyprowadza. Sama. Z pocałowaniem w rękę. Mieliśmy rozwiązania na wszystko. Na każdą rzecz. A tak jak ja do ludzi mówię, ty, jeśli zrozumiesz, jak się wychodzi z przestępczości, to ty zobaczysz, co to jest cud. Że idę do pracy za 1000 złotych. Ponieważ ja mam w swojej głowie zupełnie inną przestrzeń. Nie zmieniły mnie lata więzienia. Nie zmieniły mnie obietnice, tak? Terapeutów i psychologów. Mnie to nie zmieniło. Bo to nie docierało do mnie, bo nacisk środowiska był większy. Ja widziałem w celi, jak ludzie chodzili do terapeuty, chodzili do psychologa pośmiać się. Wracali i mówi, ale fajna dupa. O, po godzinie rozmowy z psychologiem. Taka zwrotka. Rozumiesz? O, on przyszedł od psychologa i on wszystko, co wyniósł, to taką informację wyniósł. No sorry. Ja nie znałem precedensów, rozumiecie? Nie znałem, nie widziałem ich, nie w moim środowisku. Nikt z mojego środowiska normalnie nie opuścił systemu przestępczego. Nikt. Rozumiecie? Musiał być jakiś silny bodziec. Bodziec. Coś musiało zaistnieć, bardzo silnego. Ja nie widziałem osobiście, żeby zaistniało coś silniejszego niż realne spotkanie z Bogiem. Ja nie zauważyłem czegoś takiego. Bo wszystkie inne rzeczy pod tytułem, że zrobię to dla rodziny, zrobię to dla żony, zrobię to dla dziecka, to były, one miały cały czas pewnego rodzaju jakiś brak, jakąś lukę. Gdzieś brakowało mocy w tym wszystkim. Gdzieś brakowało siły, rozumiecie? To tak jak alkoholik przestaje pić, taki, co sobie zrobi terapię i on dalej chodzi 20 lat i mówi, że jest alkoholikiem. On suchy alkoholik jest. W to miejsce ma coś innego, wiecie, jakąś inną rzecz, albo dziurę ma. A ja, spotkawszy Boga, przestałem mieć dziury. Zacząłem też budować w sobie takie przestrzenie, których nigdy nie wybudowałem. Zacząłem ludzi lubić najpierw. Potem szanować, a potem kochać. Ludzi w ogóle. Ludzi, którzy byli dla mnie zagrożeniem. W wieku 17 lat to było zagrożenie dla mnie. Ja zbudowałem poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, nie wiem ile lat temu to było już, ale jakieś 7, no a może więcej, nie no, z 10 lat temu. Skontaktował się z nami drugi program telewizji polskiej i zaproponowano mi, żebym wziął udział w takim programie gangsterem. Okazało się, że pani reżyser, ta, która to robiła, ona wyhaczyła takich jak ja, chyba 6 czy 7 w Polsce.
i zrobiła z nami program. Wszyscy byliśmy w zasadzie w grupach przestępczych. Bo ona w ogóle szukała na początku, właśnie jeździła po więzieniach i szukała, i chciała zrobić program, w jaki sposób w jaki sposób ludzie się resocjalizują. A że to w ogóle taka głęboka osoba, ta reżyser, to ona w ogóle szukała czegoś realnego. Nie tego, że tam wiecie, ktoś jej powiedział jakieś obiecanki, cacanki, jej opowiadał jakieś takie rzeczy, o tam chciałem, ale mi się nie udało. Ona szukała czegoś realnego. I wiecie, jej poszukiwania skończyły się tym, że zrobiła program z ludźmi, którzy spotkali Boga. Bo to było coś, co było stałe. To było stałe. Po tym programie zainteresowały się nami wszystkie media. Byliśmy w zasadzie we wszystkich telewizjach, we wszystkich gazetach, gdzie to było możliwe. Zastanawiali się, jak to jest możliwe. Jeździli na nasze spotkania, Gazeta Wyborcza, Panorama. Mówię, co wy robicie? Wiecie, 10 lat na służby badały. 10 lat. Przyglądali się, co my zrobimy. Bo normalnie, gdybyśmy jeszcze jakby stali się takimi ludźmi, którzy, okej, coś się zmieniło w życiu i teraz ja sobie będę siedział i te życie, że tak powiem, smakował gdzieś tam, pójdę sobie do kościoła i będę, wiecie, pobożnym gościem, to było okej. Ale my zaczęliśmy manifestować to. Mówić, pisać, głosić, rozumiecie? I zaczął być pewnego rodzaju, może nie chaos, tylko hałas. Hałas. Śmiałem się kiedyś, jak byliśmy w programie, chyba Pytanie na Śniadanie i Prokop po spotkaniu z nami, po rozmowie ewangelizacyjnej ze mną, wyszedł, żeby pogodę ogłosić. I mówi tak, jutro będzie słońce, jak Bóg pozwoli. Śmieliśmy się za gatunku. No bo coś, co jest prawdziwe, to zasługuje na to, żeby zostawić tym ślad gdzieś. Ja dzisiaj wiem jedną rzecz. Jeśli ludzie spotkają realnie Boga, to spotkają najsilniejsze poczucie bezpieczeństwa, jakie jest. Nie religię. Rozumiecie? Nie religię. Religia to nie, to taki system. Instrukcja obsługi Boga, tak jak instrukcja obsługi pralki. Że ludziom mówi, taka religia jest katolicka, protestancka, jaka, to ja nie o tym, to mnie to nie obchodzi. Dlatego my zarejestrowaliśmy własne kościoły, własne, w ministerstwie, teraz już to jest Departament Wyznań, jakieś to Ministerstwo Cyfryzacji, bo ja nie chcę mieć nic wspólnego z tym systemem. Nic. Nic. Nie mam zgody w ogóle na takie rzeczy. Ja wierzę w to, że najwyższy poziom resocjalizacji to jest odnalezienie poczucia bezpieczeństwa. Prawdziwego poczucia bezpieczeństwa. To jest najbardziej deficytowy towar na świecie. Poczucie bezpieczeństwa. Nie fikcyjne. Bo ja nie odnalazłem poczucia bezpieczeństwa w 100 tysiącach w miesiącu. Rozumiecie? W tym, że mnie szanowano, lubiono, czy się mnie bano. Ja nie znalazłem. Ja dopiero znalazłem poczucie bezpieczeństwa w realnym zrozumieniu Bożej łaski, czyli niezasłużonej przychylności. Ja się nie boję. Ja po prostu naprawdę gdzieś kocham. Kocham Boga, kocham człowieka, jestem wolny jak dzik na zakręcie. Jest mi dobrze. Nie obchodzi mi opinia, nie mam kompleksów. Ja stałem się zostałem terapeutą, dlatego że jak spotykam się z ludźmi, to ja w ogóle też staję jako przykład przed nimi, nie? Bo ludzie przychodzą i tego się boję, w tym... Ja mówię, chodź, zaraz, uspokój się, co ty mówię? Zacznijmy w ogóle od zupełnie innej strony. Pokażę ci, jak to było w moim życiu. To, co robię, przynosi efekty. Mamy masę kontaktów z młodzieżą, w różnego rodzaju szkołach. Wprowadzamy rzeczy, które są zupełnie nowatorskie. To przynosi efekty. Ludzie szukają czegoś prawdziwego. A przy tym wszystkim towarzyszy nam przedziwna moc. I tego to już nikt nie może zrozumieć. Pamiętam, taka pani redaktor z Gazety Wyborczej przyjechała na nasze spotkanie i kobieta wstała z wózka inwalidzkiego, bo jej się kręgosłup zrósł. I potem do niej podszedłem, bo ona nie chciała słuchać o Jezusie. Mówię, a co pani powie na tą rzecz?
nic nie powiem. To napisała artykuł w Wyborczej, zamordował człowieka, teraz wypędza demony. I zresztą bardzo taki uczciwy, bo to ja zawsze mówię, najuczciwsze artykuły piszą ludzie niereligijni. Bo on coś zobaczył, dotknął, koniec. Już nie mógł nic z tym zrobić. Tak? No mógł coś, znaczy w głowie, to nie wiem, co ona tam sobie poukładała, jak, nie? Ale jak widzi, jak dotknie, to przynajmniej zostawi jakiś realny zapis. Ja bym chciał was z tym zostawić. Właśnie z tym. Naszych działań jest masa i można je oglądać. To są setki, w tej chwili są tysiące informacji na nasz temat. Filmów, innych rzeczy. Natomiast zostawić z taką myślą, gdzie jest, moim zdaniem, tak, cel funkcjonowania w ogóle każdego człowieka związanego z resocjalizacją. Trzeba stworzyć w kimś poczucie bezpieczeństwa. Nie iluzyjne, nie słabe, nie małe, bo się załamie. Pod naporem życia się załamie. Nie mówiąc o w ogóle wieczności, bo ja w ogóle nie poruszam podstawowego elementu tutaj. Ale w ogóle to jest to. W Jezusie Chrystusie jest poczucie bezpieczeństwa. Realne poczucie. Jeszcze wiecie, nikt nie umarł za moje grzechy, przepraszam z ludzi. Każdy chciał mnie tylko najwyżej wpakować do pudła, żeby tam spędził resztę życia. A jeszcze nikt nie powiedział, umarłem zamiast ciebie, nigdy nie staniesz na sąd, jest dobrze, Arturek. Porzut. Akceptuję cię. Rozumiesz? Pomyślcie o tym, bo warto. To może wzbudzać złość czasami, tak jak było w rozmowach w toku. Myślałem, że mnie tam zlinczują wszyscy. Rozumiesz? Jak powiedziałem, że zamordowałem człowieka, a teraz nie mam wyrzutów sumienia, bo Jezus za moje grzechy umarł. To człowieka powstawali z ławek. Jak to? To nie za proste? Ja mówię, nie, no nie za proste. Popularnie to się nazywa właśnie łaska. Mówię, macie łaskę dla mnie? Czy sąd? Rozumiecie? Bo to wzbudza to w ludziach. Ale w niektórych z was może wzbudzić coś innego. Może taką myśl, że warto iść tam, gdzie jest najsilniejsze poczucie bezpieczeństwa. Gdzie jest pewność, siła, zdecydowanie. Ja mam dzisiaj wspaniałe małżeństwo. Moja żona, która jest ze mną tyle lat, ma 42 lata, jest ze mną od 15 roku życia. Biłem ją, chciałem ją zastrzelić kiedyś w domu, bo się dealer przyszedł do mnie rozliczyć i powiedziała parę słów za dużo, to wziąłem pistolet. Brat się na mnie rzucił, wyrwał mi broń, bo chciałem ją zastrzelić we własnym domu. Ona dzisiaj ze mną jest, ona mi przebaczyła. Rozumiecie? Jesteśmy szczęśliwi, w ogóle normalnie funkcjonujemy. Chodzimy na siłownię i umawiamy się na randki. Prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, które jest w Jezusie, ono przynosi potem realną siłę życia. I nic nie jesteście w stanie zatrzymać wtedy. To tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania tutaj czy osobiście, to zapraszam w takim razie. Chcesz coś zapytać? Z sali może? Jak nie, to osobiście po prostu. No. Mamy czas, bo tu jeszcze mamy parę minutek, więc no. Dobrze, więc może osobiście ktoś będzie chciał podejść, to będzie łatwiej nam. Tak. Chciałam zapytać o terapię, ponieważ mówi pan, że jest pan terapeutą. Tak. Posiadam. Zrobiłem. Nie, zrobiłem. Mimo, że to jest niecertyfikowane w Polsce, bo to nie ma obowiązku. Ale ja zrobiłem dlatego, no po prostu, że zrobiłem, bo chciałem raz od strony merytorycznej, bo mi na tym zależało, ponieważ doświadczenie, nie, a merytoryka. Nie. Chciałem się też dowiedzieć, z czym miałem do czynienia. No tak, jak najbardziej. Zdecydowanie. Tak. A dzisiaj chciałam wypowiedzieć coś bardzo do tego, że jeździłam z moimi przyjaciółmi, czy w ogóle ktoś z tego grona osób, które było kiedyś przy... Tamtych? Tak. Nie. Nikt. Były z tamtych ludzi, próbowali niektórzy,
Mieliśmy spotkania, ale takie bardzo, nawet takie głębokie, powiem szczerze. Ale nikt z moich byłych znajomych, nie, ani jeden człowiek. Były nawet propozycje, żeby mi pomóc. Takie się obudził taki humanizm w tych ludziach. Chcieli mi sklep otworzyć, chcieli, ale podziękowałem, powiedziałem, że. Prelekcje, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, no one są niepłatne, bo ja nie biorę za to pieniędzy. To jest jedna rzecz. Ja jestem certyfikowanym księdzem. Mimo wszystko. Ponieważ w tym kraju każda osoba, która jest odpowiedzialna za wspólnotę chrześcijańską, legalnie zarejestrowaną w departamencie, otrzymuje statut księdza. Status księdza. Więc ja jestem normalnie duchownym, tak jak każdy, bo tu nie ma podziału w naszym kraju. W Warszawie mamy wspólnotę, mamy kościół, więc zbieramy pieniądze, jak w każdym kościele. Poza tym masa ludzi zasila nasze konto jako swoich mentorów. Konto wspólnoty. I w zasadzie można powiedzieć, że to jest nasze źródło utrzymania. Bo w innym wypadku, jakakolwiek inna działalność, ona by nie dała mi możliwości bycia z ludźmi. Ja bym nie mógł z nimi być. To jest tak samo jak jeżeli chodzi o terapię. Ja za nie biorę pieniędzy. Nie mamy cennika terapeutycznego. Więc jakby pewne rzeczy wycięliśmy od strony finansowej i zdecydowaliśmy z żoną, że będziemy tylko i wyłącznie zdani na to, jak ludzie będą dawali pieniądze na nasze wspólnoty. W ten sposób. Oczywiście płacimy podatki i ZUS, jak każdy porządny ksiądz. Tutaj w Warszawie Kościół Mocy. Tu w Warszawie Kościół Mocy. Mamy cały zespół apostolski w Polsce, różnych wspólnot, różnych służb. Z czasem myślę, że fundacja będzie coraz bardziej przynosiła różnego rodzaju zyski, natomiast no jakby no to nie będą moje zyski też. Ale nam dają dużo pieniędzy ludzie. Kochają nas. Także tak, jeżeli chodzi o moje sprawy zawodowe. Nie, to nie ma żadnego znaczenia. Absolutnie. Z tego nikt nie jest jakby. Każdy może zostać w tym kraju terapeutą, kto sobie życzy, kto ma chęć. Tak. No, chyba najlepszą, jaką miałem do tej pory, przyznam szczerze. Choć mieliśmy trudno. Mieliśmy trudno, myślę, że dlatego, że to, co przeżył w dzieciństwie, to odbiło się na nim no, silnym piętnem. Nie? Od urodzenia, przez te pierwsze lata. W przedszkolu, jak go poproszono, jak rysowali, co robią w weekend, to narysował pociąg na Białołękę, że jedzie do daty na widzenia. Natomiast powiem tak, jeszcze mieszka z nami syn, bo jeszcze nie skończył swojej edukacji. Do końca nie ma wszystkiego. No chyba najlepsze, jakie mieliśmy. Powiem w ten sposób. Aczkolwiek to też było ciekawe, że nawet zahaczył i o narkotyki. Miał różne rzeczy. Także było trudnawo na poziomie gimnazjum, pamiętam. Ale jest dobrze. Na pewno z córką jest zupełnie inaczej, bo nasza córka ma 12 lat już, że tak powiem. Urodziła się, kiedy byłem zupełnie innym człowiekiem, więc to już jest absolutna różnica. Ale z synem musieliśmy trochę podochodzić. No. Dobrze. Jak ktoś jeszcze będzie chciał, to jeszcze jest.